Jutro będzie trochę więcej przejaśnień, ale temperatura nadal nie będzie nas rozpieszczać. Celestyna Grzybyta, dzień dobry, zapraszam na prognozę pogody. Tymczasem w nocy wciąż miejscami będzie mokro. Nie powinno padać jedynie od środkowego Pomorza po centrum kraju, a wysoko w Tatrach możliwe są nawet opady śniegu. Od północy po centrum pojawią się mgły, a na termometrach zobaczymy około 10 stopni. Piątek przywita nas niskimi chmurami, a także lokalnymi mgłami, które mogą zalegać zwłaszcza od Pomorza aż po centrum kraju. Na zachodzie, na południu, w centrum, ale też na wschodzie od rana mogą się pojawiać słabe opady, a bliżej godzin południowych w tym niestabilnym powietrzu nad Polską zaczną się wypiętrzać chmury, które przyniosą nam więcej przelotnego deszczu. Temperatura wciąż będzie niska, o godzinie 10 ma być od 13 do 16 stopni. Po południu zachmurzenie będzie zmienne, czyli można liczyć na dłuższe przejaśnienia, ale ma też być sporo chmur, z których w wielu miejscach popada przelotny deszcz. Od północy przez centrum aż po Śląsk i Małopolskę może też zagrzmieć. Na termometrach do 20 stopni. Wiatr słaby, zmienny, jedynie w czasie burz silniejszy, a ciśnienie do jutra wzrośnie i w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. Weekend też będzie chłodny, z temperaturą do 20 stopni. W sobotę opady pojawią się na północy, na zachodzie i na południu. No i nadal będzie sporo chmur, ale będą też dłuższe przejaśnienia. Na zachodzie Pomorza silnie powieje wiatr. Niedziela z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na Pomorzu oraz od Katowic po Łódź i na Podkarpaciu. I na koniec jeszcze sprawdzamy jakość powietrza. W tej chwili jakość powietrza w całym kraju jest na ogół bardzo dobra, a wszystko dlatego, że po przejściu frontu do Polski napłynęło świeże powietrze z północnego zachodu. Więcej szczegółów pogodowych wieczorem po głównym wydaniu wiadomości. Do zobaczenia.